Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w City Skylines, ale słuchajcie, dzisiaj całkowicie coś nowego, także ogólnie panie i panowie, przed wami City Skylines Vanilla. Vanilla? Czym jest Vanilla tak zwana, jeżeli nie wiecie, to się zaraz dowiecie. Vanilla oczywiście jest to gra czyściutka, taka jak wyszła od twórców, bez modów, bez żadnych ulepszaczy i tak dalej. I tak tutaj witam was w zasadzie w pierwszym takim odcinku City Skylines Vanilla. Właśnie moje miasto prawdopodobnie będzie nazywać się coś z wanilią, jeszcze nie wiem, być może ogórek albo cukinia. Ale ogólnie jest taki zarys, że rozpoczynam sobie przygodę po prostu bez modów. Dlaczego bez modów? Za chwileczkę wam wyjaśnię, ale w międzyczasie będziemy sobie rozbudować już swoje miasto. Nie wiem, na razie nazwę Vanilla. Vanilla, po prostu miasto Vanilla. Dlaczego zdecydowałem się na grę bez modów? Po prostu mody mi zaczęły już powoli denerwować. Ta cała otoczka ich, że coś nie działa, z czymś tam jest problem. Po prostu zaczynało mnie to już męczyć i ja po prostu muszę od tych modów odpocząć. Na szczęście, oczywiście, jeżeli będę miał ochotę, to jak najbardziej do sezonu 5 sobie mogę w każdej chwili wrócić. Po pierwsze, wszystkie moje mody udostępniłem w kolekcji na Steamie, więc jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście może sobie pobrać. A druga kwestia jest taka, że po prostu mapę zachowałem, więc nic mi nie przepadło. Także jeżeli mówię, będę miał ochotę taką, będę miał taką ochotę, to jak najbardziej będę mógł oczywiście zagrać. Na chwilę obecną nie stawiam na to, że będę chciał grać po prostu no wiecie, z modami, ponieważ w większości przypadków no jest to troszeczkę nazwijmy to problematyczne. No. Nie do końca takie coś mi chodziło, ale dobra, na razie niech zostanie. Później się będziemy chociaż ewentualnie później się będziemy tymi takimi pierdółkami zajmować. Okej. Także cóż, ja wiem, że będą osoby, które będą psioczyć. Będą osoby, które nie będą psioczyć. Ja mam nadzieję, że tych osób, które co jak co psioczyć nie będą, będzie mniej. No ale mam nadzieję, że ogólnie wam się koncepcja no spodoba. Przynajmniej ja mam taki tutaj zarys jednak, żeby było w miarę fajnie. Dobra, słuchajcie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły na nazwę miasta, to możecie śmiało pisać, także także może coś zmienimy. Na razie podejrzewam, że zostanie po prostu Vanilla. Czy ta Vanilla się sprawdzi? No to zobaczymy. Myślę, że tak. Aha, nie mamy dostępu do zasobów. Okej. Dobra, więc czy jest sens budowania na razie tych dróg? Myślę, że tak, ponieważ koszt jest jednak nieco mniejszy. Tu ile mamy kasy? 6000. Dobra, po pierwsze tak, prądy. Tutaj dostaniemy nawet 7 MW, więc jest to dla mnie jak najbardziej na plus. Proszę, tutaj byśmy dostali 5, ale tu dostaniemy 7. Więc ja postawię. O, tutaj na razie wiatraka, bo na razie na to mnie będzie stać. Woda. No na razie chyba pójdzie to. Pyk, okej. Jakoś sobie trzeba rozprowadzić wodę. Dobra, woda jest. Powiedz mi, że oni tam prądy mają. Dobra, elegancko, prądy są. Więc na razie wyznaczymy im po prostu tutaj malutką strefę zamieszkania. Proszę bardzo. Tutaj będzie mała strefa na razie przemysłowa i jakaś tam mała strefa handlowa. Tak, żeby wiecie, no na start, nie?
Słuchajcie, na pewno będą live'y. Na pewno będą live'y z Cities Skylines, ponieważ niektóre rzeczy będę chciał, żeby były na live'ach, a niektóre rzeczy tutaj na odcinkach. I teraz pytanie do Was. Czy chcecie, jak to rozwiążemy? Czy chcecie zapisy live'ów tutaj jako dodatkowy odcinek? Czy zapisy live'ów na kanale Husiek Plus, bo mam taki kanał i tam myślałem stawiać zapisy live'ów? Czy ewentualnie zostajemy po prostu na hitboxie. Tam na hitboxie będziecie mieć zapisy tych live'ów. Także piszcie w komentarzu, co wolicie i jak według Was dobrze by to wyglądało. Ok, 28 mieszkańców, 30 mieszkańców. A właśnie, ja potrzebuję jeszcze gówno zrzut. No tak. Sewage. Tak zwany sewage. Ok, tutaj, ani tutaj. Gówno popłynie tam, więc w stronę wysp, ale tam sobie zagównie te wyspy, ale w zasadzie wszędzie, gdzie nie popłynie to gówno, to tam sobie i tak zagównie, więc myślę, że musimy iść po najniższej linii oporu, czyli gdzie bliżej do rur, no to na pewno pójdzie tu. Okej. Teraz tak, pytanie. Ile mnie kosztuje taki coś, turbina? Turbina mnie kosztuje 6000. A podciągnąć druta, jakbym chciał stąd nawet, przykładowo, bo tu widzę Hysysun, kosztuje mnie to 1200, więc znacznie oszczędniej dla mnie po prostu jest pociągnąć druta. Jak pociągnę druta, to myślę, że ten budżet nie ucierpi aż tak bardzo. Jakbym chciał postawić drugą, taką samą, w miarę, powiedzmy na razie na start, wydajną turbinę wiatrową. W miarę wydajną, ponieważ, no nie oszukujmy się, Na start jest dobrze, ale później jest, wiecie, no troszeczkę lepa. Okej. Tutaj sobie przesuniemy tyle. Okej. Ja na razie mówię, na razie im zrobię po prostu takie drogi budżetowe, że tak powiem. O, to jest dobre słowo, budżetowa droga. Z uwagi na to, że no jednak chcę przyoszczędzić trochę, żeby później można było im, wiecie, walnąć co nieco lepszego. Okej, mieszkańcy. Na razie zadbamy o to, żeby mieszkańcy mieli gdzie mieszkać, bo mieszkaniec zamieszkały to szczęśliwy mieszkaniec i chętny do pracy. Dobra, okej. Teraz tak, oni chcą jeszcze trochę rozbudować strefę przemysłową. Chociaż na razie przemysłu jako tako nie potrzebujemy większego. Ale tutaj specjalnie sobie zostawiłem taką lukę, gdzie będę mógł też pociągnąć drogę. Dobra, to na razie zostawimy w spokoju. To sobie pociągniemy. Ociupinkę w tą stronę. O, come on. Nie rób mi tego. Dlaczego mi to robisz? No właśnie, chciałbym tak. Dobra, może być nawet w ten sposób. Rura oczywiście, ruła. Stąd mi wyjdzie też 400, więc... Okej. Aha. Dobra, na razie im tyle damy. Dobra, widzę, że nawet ta strefa przemysłowa się rozrasta. Oni w miarę robotajni są, ale nie stworzy im nie wiadomo ile tej strefy przemysłowej, ponieważ za jakiś czas zacznie się, wiesz, brakuje pracowników, bo już będą wybredni. Słuchajcie, wprowadziłem sobie jeszcze coś takiego. Znaczy ogólnie skupiłem sobie dodatek, jeszcze takie DLC Art Deco. I pamiętam, że chyba nie było to warte swojej ceny, bo kosztuje około 5 euro, a daje tak naprawdę niewiele. I już nam się zaczyna tutaj problem z elektrownią wiatrową. 80, więc 6 MW. A ile mnie kosztuje ta? 560, nie, to na razie postawię sobie taką jeszcze jedną.
gdyż na węglową mi na razie jako tako, czy stać mnie, żeby sobie kupić, ale to utrzymanie byłoby takie średnie, ponieważ ja na razie zarabiam 630, a samo utrzymanie elektrowni węglowej jest, kosztuje 560, więc przyoszczędźmy troszeczkę. Tutaj im pozwolę sobie jeszcze rozbudować malutką strefę, handlówkę. Okej. Rzecz jasna tutaj później też wykorzystamy mniej więcej takie zjazdy, ale zrobimy tu gdzieś jakieś rondo czy coś. Tutaj może w tym kierunku i tam sobie będę dopiero zjeżdżać te samochody. Autostradę. Myślę, że to coś będzie. Trzeba będzie na pewno pomyśleć jeszcze o jakimś innym drugim zjeździe, żeby nie wszystko pało się tym zjazdem, ale na razie nie mamy o czym myśleć, bo do tego dalsza droga. Nie wiem, kurczę, co to jest, ten budynek tutaj w oddali. Ciekawe, zobaczymy co to będzie. O, i widzicie, właśnie tego się obawiałem, że wyskoczy informacja, brak wystarczającej liczby pracowników, czyli musimy im troszeczkę zapewnić tutaj no, strefę mieszkalnej. Okidoki. Tutaj się myślę, może śmiało podłączyć. Mam nadzieję, że mi to wybaczą któregoś dnia, że ich eksmitowałem. Dobra. Woda. O takich rzeczach jednak trzeba pamiętać. Okej. Dobra. Oh yeah. Dobra, podatki, pożyczki, odpady, opieka zdrowotna, edukacja, dobra. To tak, tutaj na pewno możemy dać, na razie tu i te żądamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o podatki. Podatki na dzień dobry. Zwiększymy wam wszędzie do 11. No, na to nie powinniście narzekać, ale dzięki temu ja będę miał więcej hajsu. Okej, okay. Jak będziecie psioczyć, to się pomyśli. Dobra. Jakieś wysypisko bym tutaj za niedługo. Ile to wysypisko mnie kosztuje? 4000. Ale trzeba też pomyśleć nad służbą zdrowia za 10 tysięcy oraz edukacją. Wiecie, Mongoły do szkoły. Dobra, myślę, że najpierw pójdzie szkoła. Szkoła, myślę, że. O, idealnie. Usadowimy tutaj. A następną inwestycją będzie wysypisko na razie w zasadzie możemy zrobić gdzieś w tych terenach tutaj, ponieważ tam gdzieś ulokujemy też jeszcze elektrownię albo coś. Dobra. Czy tak, szkołę mamy, to mamy. Potrzebujemy jeszcze opiekę zdrowotną. Jak tam z prądem sobie? No i prąd tutaj, no naprawdę niedługo trzeba pomyśleć faktycznie. Ale już dobrze, zbieramy się jednak do lepszej tej, do lepszych zarobków. Myślę, że jeżeli postawimy tu gdzieś jeszcze klinikę, to tym bardziej wartość ziemi nam tutaj będzie wzrastać, dzięki czemu oni też się będą tutaj bardziej budować, większe podatki i tak dalej. Wiecie, lelum po lelum. Dobra, zarabiam tysiaka, więc myślę, że powoli będę mógł sobie za niedługo pozwolić już na elektrownię węglową, ale na razie jeszcze nie narzekają na tą energię. W ogóle jak tam, o właśnie, gówno już narzeka, dobra. Dobra, już narzekają, więc teraz sobie mogę postawić spokojnie tą elektrownię. Ajajaj, tu się nie zmieszczę. Dobra, to zainwestujemy po drugiej stronie w elektrownię. Ile ona będzie mi produkować? 53 MW, więc w zasadzie budżet. Moglibyśmy troszeczkę zjechać, bo dajemy na to na 80%. Bo na razie aż tyle go nie potrzebują. No, jakoś tam.
Nawet bym jeszcze trochę zniżył. Na 70%. Nie no, 6,9 to nie. Bo wszystkim się skojarzy, wiadomo z czym. dobra, no i 26 MW produkujemy, zużywamy 17, więc na razie w zupełności nam to tutaj wystarczy. O, wiem, którego modu mi będzie brakować. Automatic Bulldozer. Będziemy musieli to robić ręcznie, ewentualnie mogę sobie go dodać, bo to taki modzik na poprawę. Na przykład dodałem, mam jeden mod. No purple pollution, czyli tego zabrudzenia takiego purpurowego pod strefą przemysłową. Nie wiem czemu, ale kurczę, nie podoba mi się to. Kompletnie mi się to nie podoba. Wygląda tak to dziwnie. Po prostu to wygląda dziwnie. I stwierdziłem, że nie tym razem. I to musiałem po prostu dodać, żeby się chciało. Także nie wiem, może tego automatic bulldozer też sobie dodam. Będą to tylko dwa mody, które w zasadzie będę no, mógł posiadać, ale zobaczymy, pomyślimy. Oczywiście będę się starał, żeby... W ogóle czekajcie, ile mnie to droga kosztuje? To mnie kosztuje 19, koszt 20. Dobra, to może tutaj koło kliniki walnijmy coś lepszego. I może tą drogę od razu ulepszymy. Proszę bardzo, macie już pierwszą asfaltową drogę. Tutaj zrobimy takie... Dobra. Okej. Nie chciałem, wiecie... zrobić tutaj nie wiadomo tych przejazdów, bo to by mogło się troszeczkę źle odbić na tym. Zwłaszcza, że tutaj później będę chciał rondo. Chociaż nad rondem to ja bym mógł już sobie spokojnie pomyśleć. Tu, nie? Ewentualnie nawet tutaj. Chociaż tutaj było... Czekajcie, pytanie, czy tutaj rondo nie byłoby za blisko tego całego. Chociaż ja wiem. Może by się wtedy podpiąć tutaj, że nie? Nie byłoby to złe, nie byłoby to złe. Pomyśleć o rondzie, nie? Poczekajcie, mały demontaż. To może zostać, myślę, że oni się tutaj spokojnie powinni pomieścić. Tutaj ich troszeczkę jeszcze cykniemy, dobra. Jednopasmowe. Tutaj będziemy chcieli do tego. Nie wiem, czy tutaj by mi się raczej nie przydała taka, wiecie, taki pomocnik, nie? Niestety, kurczę, wiecie co, powiem wam, że brakuje mi tutaj w tej grze takiej siatki na całość po prostu, nie? Wiecie, o co chodzi. Czy ja to dobrze robię? Pytanie, czy ja to dobrze robię? Okej. Ajajaj. Nie lubię takich rzeczy robić. O. No.
Ty, bo mi tu jojko wyjdzie. Ale czekajcie, może jak to wypasuje, to mi to... to mi to jojko zniknie. No kurde, jajeczne jakieś takie wyszło, nie? Czekajcie, ale tu mamy przecież gotowe ronda. Dobra. Mało tutaj jeszcze rewolucji wprowadzimy. Benz. Dobra, przynajmniej teraz wyszło ok. Na chwileczkę sobie zastępuję czas. Ponieważ tak, tutaj sobie pociągniemy troszeczkę dalej. I tutaj też, dobra. To ulepszamy. Od tego wypuszczamy. Od tego też. I od tego też, dobra. Tutaj mało rewolucję na chwileczkę. Dobra. Tam stoimy z pieniądzmi całkiem. Dobra, jeszcze tutaj mała wzmianka będzie. Aha, bo to mamy co? Aha, to mamy klinikę, dobra. Przeniesiemy sobie ją. 2000 koszt przeniesienia? Porąbało. No ale cóż, jak mus to mus. Mam nadzieję, że tutaj było dobrze ją przenieść. Ja wiem, że oni teraz narzekają trochę na ten brak drogi, ale... ale tak, daliśmy radę. Pyk. Dobra. Tu w zasadzie możemy... puścić drogę. Okej, cyk, cyk. Pyk. Pyk. Dobra. I tu im podłączymy drogę. Tu ulepszymy, tu ulepszymy, tu. Okej. Jest git. Właśnie o to mi chodziło. Nie no, tutaj czekajcie, tu w rondzie nie. Ani tu przy rondzie też nie. Dobra, okej. No co wy? Come on. Dobra. Tutaj mamy gites. Tutaj też. Tu spokojnie możemy zrobić kolejną strefę. Większą strefę. Dobra. Tak. Aha, właśnie, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak wyłącz sygnalizację świetlną. No ale dobra, okej, myślę, że jakoś sobie będą radzić w takim wypadku. Czyli co, teraz by pasowało ich skierować bezpośrednio. Bezpośrednio to rondo. A co tu tak brzydko się zrobiło? Nie? Oh my god. Oh my god. A, ja wiem, czemu się tak zrobiło. Dobra, okej. To nic, może tak na chwilę zostać. Pójdziemy tak. Tak. Dobra, no nic, wyrobimy sobie troszeczkę tutaj inaczej. Aha, dobra. Też kawałek trzeba wyrzucić. O, dobra. Odsuniemy sobie troszeczkę dalej. Pyk. Ten kawałek tutaj można zostawić, bo on się może do czegoś przydać. Znaczy, zawsze to jakiś dojazd, nie? Dobra. Tu. Tu jest ta strefa i tu też możemy strefę taką
Tutaj mieszkalną. Dobra. Tutaj nie, bo tutaj będziemy mieć później takie autostradowe zjazdy. Tutaj chyba, no dokładnie, jeszcze nie mogę. 2200. O, właśnie. Deszcz się zaczął. Okej, tutaj zaznaczyłem strefę. Tak, zaznaczyłem. Tutaj mogę w zupełności już zaznaczyć strefę przemysłową. Tutaj też. Tu zostawię, bo być może tutaj sobie później kiedyś damy po prostu spalarnię, czy coś w tym stylu. Także, no. Ale jest ogólnie pierwsze rondo. Troszeczkę na takim wzniesieniu tutaj widzę. No ale jest. Edukacja uprawnionych. Edukacja spoko loko. Mamy szkołę średnią i uniweryk. Chory, o, chorych mamy zero. Wow, no patrzcie, jaki stan zdrowia. Wykorzystanie wysypisk w porządku. Woda spokojnie. Prądy jak najbardziej ok. No, myślę, że jest całkiem znośnie i przyjemnie. Myślę, że nawet tą tutaj strefę przemysłową moglibyśmy co nieco powiększyć. Zrobimy to w ten sposób tutaj. Droga się świeci jak psu, nie powiem co. Ale myślę, że wy dobrze wiecie. Dobra. Ale nieważne, niech się świeci. W końcu to wanilia. Okej. Tutaj podtegujemy. Tutaj jeszcze damy. Tu ulicą, dobra. Dobra, no się na razie styknię. Później tą strefę handlową. No taką malutką my się tutaj zostawimy, ale gdzieś jeszcze przeniesiemy i będziemy ją mieć w innej części miasta. Czyli taki jest plan. Tutaj spokojnie też mogę dać przecież strefę mieszkalną. Dobra, a powiedzcie mi, czy ja mogę sobie... Nie mogę kupić jeszcze tego. Jak tam moje główienko? No spływa, jest dobrze. No, ogólnie wiecie co? Aha, tak, na razie parków i tak jeszcze nie mogę, więc... Bo coś tutaj na samym środku bym postawił. Albo być może, słuchajcie... A jakby to wyglądało? Zobaczymy, czy to się coś wybuduje, czy to będzie coś chętnego. Przyspieszmy trochę czas. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Być może te budynki handlowe w rondzie będą całkiem spoko. To chyba nawet mamy teraz stację benzynową. No to stacja benzynowa, tak w sumie Dino Oil. Całkiem spoko. No zobaczymy. Być może nam się to jakoś fajnie rozwinie. O proszę, mamy wieś. Wiocha. A możemy kupić teren, ok. Dzielnicę. Przepisy. Drugą pożyczkę, specjalizacja dzielnic, przepisy usług miejskich, ok, straż pożarna, policja, budynki unikatowe, leśnictwo, rolnictwo, zużycie energii, mamy po samej policji, czujniki dymu i tak dalej, ok, dobra, no to co? Przyszedł czas na dzielnicę, nie? Ok, tutaj będzie dzielnica mieszkalna. My się najpierw tym malutkim sobie tutaj polecimy. Zaznaczymy. Przyciasna do ronda. Droga. Aha, bo tak. Tutaj też jest mieszkalna, więc nie wiem. Na razie ją zaznaczę tak. No tu na pewno jeszcze mieszkalną będziemy mieć, więc luz bluz. Dobra, tu też. Ogólnie mieszkalna nam trochę tutaj miejsca zajmie. Na razie tyle, myślę, że tutaj w zupełności wystarczy. strefa handlu. To na razie jakoś specjalnie niedużo, bo chociaż w sumie rondo też możemy tutaj cyknąć, bo tam też mamy strefę handlową. Dobra, i strefa przemysłowa. Tutaj na pewno do drogi. Na pewno pójdzie to tu. Dobra, tutaj mamy przemysłówkę. Jeżeli chodzi o specjalizację, to na razie, tak jak mówię,
nie będę się tutaj zbytnio rozchodził z tymi specjalizacjami, ponieważ nie wiem gdzie. Gdzie las na przykład. Okej, okay, wzgórza letnica, skwer Budziwój. O, Budziwój, mój wuj się może zbudzi. Park Buńdówki, dobra, park wanilii bym powiedział tutaj. Ale okej, okay, mamy tak, mamy specjalizację, ale tak, specjalizację na razie jako tako nope. Straż pożarna. Myślę, że straż pożarną byłoby dobrze umieścić gdzieś tutaj w tej strefie przemysłowej, gdyż to zazwyczaj w strefie przemysłowej lubi się coś zajarać, zafajcyć i tak dalej. Więc umieśćmy ją tutaj, gdyż mamy to przy alei. I jednocześnie mamy też oczywiście rondo, więc szybki dojazd tak naprawdę w każdym kierunku naszego miasta. Jeżeli chodzi o posterunek policji, który też fajnie by pasował postawić, to myślę, że gdzieś tutaj w tych okolicach. Może tu? Nie, bo tutaj to później będziemy przekształcać. Dobra. To będzie ulica posterunkowa. O, i tutaj sobie tak postawimy. Git majonez. Dobra. Jest sobie ten. To tutaj spokojnie możemy to cyknąć tak, to cykniemy tak, o, spokojnie możemy pyknąć. Dobra, i co tam myśmy jeszcze mieli? Budynki unikatowe, coś takiego jak stadion, ale na razie do not. I w zasadzie tutaj tych nie możemy, możemy, aha, też nie możemy, bo nas nie stać. Mamy to właśnie, to jest DLC. Bardziej, słuchajcie, bym się ucieszył tutaj na parki. Aha, i możemy kupić ten, nie? Bo tu mam wieś. Przepisy, dzielnica. Przepisy, właśnie, przepisy. Czy mamy tu jakieś fajne przepisy? Zużycie wody, zużycie energii. To zużycie energii w sumie, jak mamy, jak my stoimy z energią? Tutaj na razie ten budżet ewentualnie zwiększymy teraz do 90, no 85%. Zobaczymy, jak stoimy z energią. Chociaż w sumie zawsze byśmy mogli to zaoszczędzić, nie? Spróbujmy zainwestować w zużycie energii tutaj. Piątaka w sumie kosztuje. Dobra, na razie wytestujemy to na strefie mieszkalnej. Będziemy widzieć. Oczywiście robi się tam brak pracowników. Ale uwarunkowane jest to tym, że po prostu nie ma mieszkańców na tyle. Ale już tych mieszkańców sobie tutaj wprowadzimy. Oj, i właśnie wychodzi nam tutaj jakiś mały problem energetyczny. Zaraz to obadam. Także myślał, że się zajara. Widzicie, dobrze postawiłem sobie blisko straż pożarną. Pewnie za duża wungla ze Śląska przywieźli. Od wujka Bohuna i efekt jest. Elektrownia się zajarała. Ale zaraz powinien problem się naprawić, ponieważ elektrownia już działa, ok? I tak, problem się naprawia. Elegancko. Wow, zjechałem ładnie ze stanem konta. Bez takich. To może ja nawet ten przepis wyłączę, żeby zaoszczędzić hajsy. Kurde, wystarczyło. Wystarczyło, że po prostu. No, wiecie co.
Myślę, że trzeba pomyśleć też nad rozbudową tej strefy handlowej tutaj, powiem wam szczerze, żeby więcej hajsu zarabiać. Dobra, tu sobie mogę tak walnąć. Okej. I ją sobie poczyniemy tutaj. Mam mały pomysł. Weźmy sobie tak. Byłoby. Teoretycznie byłoby. Dobra. Weźmy sobie pyk. Jaki brak funduszy? Serio? Dobra, oho. Tyk. Stąd, tu. I najbliżej mamy chyba tutaj do tego, nie? 280, ewentualnie... 280! Dobra. I będzie. I słuchajcie, tutaj strefa, handlówka, jak najbardziej. Okej. Dobra, myślę, że handel będzie kwitł. Tu się możemy tego pozbyć. To jest w zasadzie, o. To chamsko wychodzą te. Jeżeli bym tutaj to postawił, to wiecie, byłaby trochę lipa. Dobra, i tak nie mogę. Parki będę mógł za niedługo dopiero. Jednocześnie będę mógł wtedy stawiać sobie, słuchajcie, dróżki, ścieżki rowerowe i inne bajery. Dobra, ale słuchajcie, mamy 38 minut odcinka, około 38, bo tam pewnie coś uciąłem. Więc na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że ogólnie wam się podoba. Mi się podoba i chce mi się, powiem wam szczerze, grać. Nie mam takiego zniechęcenia, jak to było w grze z modami, gdzie musiałem raz, że czekać bardzo długo, aż się załadują te wszystkie mody. To naprawdę było uciążliwe, uwierzcie. No i czasami te mody naprawdę kolidowały, występowały, że tam błędy przed nagraniem. Wy tego nie widzieliście, ale naprawdę było to trochę męczące i mam nadzieję, że będzie mi się grało na razie dobrze i w zasadzie gra mi się dobrze, więc no liczę, coś mi tu lata, liczę na to, że wy zrozumiecie to i będzie wam się równie dobrze oglądać tą serię, tak zwaną wanilię, tak, tą serię z modami, a jednocześnie nie będzie pytań, a Kusiek, jakie masz mody i tak dalej, po prostu czysta gra, czysta przyjemność. Także słuchajcie, dzięki wam za uwagę oczywiście, jak wam się podobało, chcecie więcej, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, komentarza, subnąć kanału, co być też na bieżąco z kolejnymi odcinkami Cities Skylines i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i oczywiście waniliowego życia wam życzę. Trzymajcie się, no i pa pa, yo!